Kiedyś zapytali Picassa, czytałem w biografii, którego z malarzy z przeszłości ceni najbardziej. Powiedział, że Rubensa. Bo Rubens, kiedy umierał, zostawił 2000 obrazów, a do dzisiaj dotrwało 4000 obrazów. To jest fajna historia. Nie boisz się, że ty jako 30-latek, który nagrał prawie 80 płyt, i swoich, i nie swoich, brałeś udział od hip-hopowców po Markusa Millera, nie boisz się, że któregoś dnia przedawkujesz siebie, bo ten twój apetyt, ten ogień w głowie, twój apetyt na tworzenie jest, no jest, to tak jakbyś sobie rzeczywiście rekompensował fortepianem i graniem wszystko, łącznie z seksem. Trochę jest tak, trzeba rekompensować czasami. A tak masz jest, że walisz w klawiaturę zamiast... Nie, wiesz, to nie jest takie bezpośrednie jakby odniesienie, nie? To jest pewien rodzaj takiego wyrazu, który gdzieś tam w rdzeniu człowieczeństwa, ta seksualność gdzieś tam istnieje, bo z niej pochodzimy. A można ją sublimować na nagranie, na instrumencie? To jest energia, która płynie, no i ona się czasami przejawia w ten właśnie sposób. Aha. Przecież w seksie nie chodzi o seks do końca, nie? A o co? O ekspresję, o kontakt, o wiesz, o wrażliwość, o... O rozmowę czasami. Już? Jeszcze nie. A ja już. A ja i po konwersacji. Nie, bo to jest niezwykłe, że ty potrafisz tu chłopaki z Mysłowic, tu Kult czy Kazik, wiesz, tu ten Behemot, tutaj Luke, tu jacyś hip-hopowcy. I ja widzę faceta z otwartą głową. Od faceta, który nie odrzuca żadnej estetyki, czyli staje się liberałem muzycznym. Ale nie boisz się, że to któregoś dnia spowoduje, że będzie cię za dużo? Wiesz co, ja kocham muzykę po prostu. I chcę ją mieć na wszystkie sposoby. Tak jakby tak powiedział, ogólnikowo. Ale wiesz co, teraz miałem taki plan, żeby na 40 urodziny zrobić taki box 40-płytowy i wiesz, że nazbierałem niewydanych prawie 40 płyt już tam przez parę... Jeszcze leży w domu u mnie w kartonach. Ty masz 40 niewydanych płyt? Tak. Czy ty w ogóle jesz, kąpiesz się, chodzisz do toalety, czy tylko cały czas grasz? Wiesz co, ja byłem bardzo nieśmiałym człowiekiem przez bardzo długi okres czasu i sobie rekompensowałem tą swoją nieśmiałość właśnie zamknięciem w tym takim kloszu muzyki, bo tylko tam byłem, jak była jakaś impreza i było jakieś pianino, to ja od razu siadałem tam przy tym pianinie, już nie musiałem z nikim gadać, się witać, wiesz, tych wszystkich konwenansów. A to chyba ci przeszło, bo sprawiasz wrażenie bardzo otwartego, takiego bym powiedział ekstrawertycznego człowieka. No, popracowałem nad sobą ostatnie parę lat, wiesz, naprawdę, normalnie świadoma praca, wiesz. Mogę ci powiedzieć, nie wstydzę się tego, ja w podstawówce tak się wstydziłem wyjść do toalety, że się zsikałem. Mówię poważnie. I też pracowałem nad tym. No. I teraz mi się to już zdarza coraz rzadziej. No.